Cześć, witajcie, z tej strony witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Margonem, którego dosyć dawno nie było, za co bardzo przepraszam. Zachęcam do zostawienia łapki w górę za te piękne dwa hera, które właśnie spadły. Dobijmy 200 łapek, zróbmy taki standard. Będę chciał w tym tygodniu robić mniej więcej co 1-2 dni odcinek, by nadrobić te tak zwane statystyki, które troszeczkę zaniedbałem od czasu, gdy nie miałem internetu, później już miałem internet, to były live'y. Jak to należy do innej drużyny, no to trudno, że należy do innej drużyny, więc atakujemy sobie. Nie pada nam kompletnie nic. W sumie możemy sobie takie śmieci pozbierać. Przechodzimy się po dwójkach, poubijamy, troszeczkę pogadamy sobie o życiu. Co dalej, bo jak wiecie, zbliżamy się już do pięknej liczby 8000 subskrypcji. Nie jest to mało, nie jest to dużo. Raczej jak na margonemskie standardy mi się wydaje, że jest to dosyć dużo. Jak na ogólnie cały YouTube, no to myślę, że jest to praktycznie nic. I zapytać SPS, jaki special, bo miał być special, miał być na 7 widzów, 7K, na 6K, ale nie było. SPS, co z tobą? I tutaj ostatnio na live widzowie zaproponowali, bym zrobił... Zaraz na bacę idę na bacę. Bym zrobił sos, jakiś tabasco challenge, bo chcą zobaczyć, jak mi będzie mordę piekło w środku. I czekajcie, tutaj idziemy, hop. I myślę, że to będzie w miarę fajne. Kiedyś były fasolki, dawno, dawno temu, starzy widzowie może jeszcze pamiętają. Były fasolki, było w miarę okej. Okay. Wtedy, jak na tamte czasy, przyjął się to strasznie dobrze, więc nie widzę żadnych przeciwwskazań, Jezu, jąkam się i seplenie powoli, żeby właśnie to zrobić, bo no myślę, że będzie fajnie, śmiesznie, znaczy no nie śmiesznie dla mnie, śmiesznie dla was, ale chyba o to chodzi, nie? Też z tymi odcinkami tak fajnie było powrócić. Bo no wiadomo, live się robi fajniej, bo przemawiają, bo znaczy przemawiają, może to jest złe słowo, ale na live jest takie coś, że mogę z wami może nie face to face pogadać, ale na żywo, że wydajecie mi pytanie, ja wam daję odpowiedź i jakoś to się razem współgra. A na odcinkach, no to wiecie jak jest, ja tak, znaczy ja już mam wprawione, także ja sobie mogę przez 30 minut gadać sam do siebie. To już niektórzy siebie pytają, SPS, jak ty to robisz, że przez 30 minut nawalasz do siebie? Umiem, owszem, jak zostanę stary i nie będę miał przyjaciół, bo wszyscy umrą, a ja będę żył wiecznie, to będę gadał sam do siebie, będę sobie nagrywał takie odcinki, tylko że bez programu. O, jesteśmy już na bacy. To, no, nawet nie wiedziałem, że ona ma 160 level. Jakie ty masz EQ? Pokaż mi swoje towary. Łapki, budki. Nasz, no takie. No tak, paradoksalnie to tak nawet dobre. Dobra, będzie palek, czyli szansa na legendę już jest pozbawiona. Bo jak wiecie, lega jest tylko na tanca, pala, woja. Czyli taki tropiciel, ja mogę sobie jedynie runę złapać. No ale w sumie runę też się przydadzą. Jak wiecie, skończył się event, mówię wam to jakby się dopiero teraz skończył, ale taki zapon, skończył się już dawno temu event. Oczywiście żadnej legendy nie wylotałem poza jakimiś zatkami królika 23. No i widzieliście na live'ach, czy też na odcinkach, szczęścia do tego nie miałem kompletnie. Za każdym razem jak coś próbowałem, nieważne czy był jeden, nie no może nie jeden, jak nieważne czy było 2, 3 czy 10 tropicieli, tak czy się jakbym to nie złapał. Bo nie umiem łapać legend. Mój farm na legendę skończył się wtedy, kiedy lotnąłem w przeciągu paru dni buty z Demonisa, Mitre i chyba nasze dni właśnie z Zonsa, który mamy tutaj na sobie. I wtedy się chyba skończył ten cały farm, ten cały. Ta cała magia już prysła i niestety jeszcze jakiś ziomek idzie, no ludzie święci. W niebo wzięci. Dobra, jak będzie gościu przy bacy, to włączymy nagrywanie, bo nie chcę wam tutaj tak sztucznie przedłużać jak kiedyś. Tak więc widzimy się zaraz. Dobra, jesteśmy już na bacy. Niestety zaatakowali zanim złożyłem włączyć nagrywanie, ale lot jeszcze zobaczyliście.
Zwoje jak zwykle. Jest braciszek, ale ja nie mam TP tutaj do. Nie mam tutaj TP do. Do Nidhal. Więc przejdziemy się na Gonsa. Dzisiaj poleciała torba legendarna. Gons to jest takie zawsze tam można coś zarobić, nie? Nawet z tych głupich złotych można uzbierać jakąś konkretną sumę. Więc na Gonsie warto stać. Myślę, że jest to właśnie Sekta, SK i Gons to są takie etapy, gdzie naprawdę można dobrze zarobić. Nie wiem, dla takich nowych widzów też miałem zamiar zacząć taką nito serię, nito taką formę poradników. Jak tak od zera do bez żadnych pomocy można tam do czegoś sobie dojść, raczej dojść do czegoś, no. Czyli jak zdobyć, gdzie expić, po co expić, co wylotać, jak wylotać i dlaczego. Napiszcie, czy byście takie coś chcieli, oczywiście ci, co dotrwali do tej minuty. Na Gonsie oczywiście nikogo nie mam, więc logamy się na RTL, idziemy ubijać nasze dwójki. Myślę, że taka seria byłaby fajna, bo zapewne wiele z was powie, Space, po co to pokazujesz, bo ja to wiem. Ale zauważ, że też są osoby, które mają niższy staż w grze. Taki poradnik może się im przydać, będą wiedzieli co i jak. Myślę, że tak jakiś w miarę spokojny, nie będzie to taki odcinek jak ten, czyli że wiecie, że gadam na Wika i tak dalej. Wiadomo, coś tam w celach omówienia na pewno będę pokazywał, a tak to po prostu będę jakiegoś tam, wiecie, ucięcia, nie ucięcia, tak żeby to w miarę fajny sposób było pokazane. Tutaj mamy dwóch kumpli, dodamy sobie ich do grupy. Tylko co jest? No, już coś mi się tu wydawało. Więc tutaj zaraz będzie dwójka nasza. Więc napiszcie, co byście o tym sądzili. Myślę, że byłoby to fajne. Właśnie to jest takie dla nowych osób, bo nikt się raczej nie zajmuje jakimiś teraz poradnikami z Margonem, tak jak kiedyś to było. Kiedyś Margony opierały się na poradnikach, typu gdzie expić, na poradnikach i na miksach Herosów, Titanów i tak dalej. Teraz te miksy już tak troszeczkę obumarły, że tak powiem, zostały bardziej przekształcone w jakieś speciale czy tak coś innego. Teraz głównie Margonem opiera się na live'ach, opiera się na właśnie jakichś odcinkach, głównie już teraz na live'ach, bo odcinki już też są passe, nie? I no różnie bywa, wiadomo. Też już nie jest to tak jak kiedyś, że wiecie, że, znaczy przynajmniej w moim przypadku, nie? Że na przykład mówimy do siebie z ekipą, chodźcie, nagrywamy wspólnie, siadamy w trzy osoby i coś fajnego robimy, co wiemy, że się na pewno wam spodoba, bo wygłupiamy się i tak dalej. Ekipa trochę obumarła, nie ukrywam. Zostały nieliczne osoby. Myślę, że to kiedyś wróci. Chociaż wtedy nie wiadomo, czy my będziemy jeszcze w Margonem grać. Tego nie wie nikt, nawet najstarsi górale. Bo nie ukrywajmy, ta gra to nie gram w nią rok, dwa, tylko już koło 9-10 lat, a to, no wierzcie, jest to dużo. Założę się, że są też osoby na kanale, które mnie subskrybują, mają 10 lat, więc, bo jest też taka grupa wiekowa. Więc, no co można powiedzieć, że po prostu ja dłużej gram niż ktoś z moich widzów żyje w tą grę. Ale, no wiadomo, może jeszcze jakoś na inne gry się przerzucam, nie będę. Na pewno chciałbym jeszcze, jak to się mówi, wycisnąć coś z tego margonemskiego YouTube'a. Później może coś próbować, ale to na razie się na to nie zanosi, bo po pierwsze nie mam ani sprzętu, po drugie, no jeszcze jest nauka, to też nie miałbym zbyt wiele na to czasu. Czy przyszłość bym chciał związać z jakimś YouTube'em? Wątpię. Wiecie, ja to robię dla hobby, wy dobrze o tym wiecie, że ja to sobie robię od tak, dla zabicia czasu, by się pośmiać, by się dobrze bawić, a nie siedzieć i się smucić non stop. Nie wiem, po co ja do Munica szukam, jak go i tak nie ma. Tu już chyba wszystkie dwójki wybiliśmy, więc tutaj staniemy. Zobaczymy, może jest ten gąs, chyba że nam ten ziomeczek wybił. I niedługo chyba kończyć będziemy. Pamiętajcie, 200 lajków, pojawia się następny odcinek.
Nie ma gąsa. Tutaj w ogóle taki ładny naszyjnik lotny. Nie wiem po co się chwalę i za. Space, ja na privie takim się podcieram. No, więc. Więc będziemy powoli kończyć. Ja wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o dobiciu 150-200 łapeczek. Wiem, że o to często proszę, ale uwierzcie, to zwiększa zasięgi. Pomaga jakby, no jakby nie było w poszerzaniu nowej to widowni na kanale. No i jakby nie było też rozwojowi, nie? Więc te łapki są fajne, suby też. Wiadomo, dzwoneczek, jakby ktoś chciał być na bieżąco, też zachęcam. Zapraszam również do opisu, tam znajdziecie na przykład Facebooka, na którym będziecie mogli zalajkować i co jakiś czas zobaczyć wpisy. Space, co tam u ciebie? Też będzie można tak sobie napisać. Jest też również e-mail, na który można z jakimś pytaniem, prośbą czy coś napisać do mnie. Zawsze na e-mailu odpisuję. Co jeszcze jest? Jest jeszcze Margo Kam, na który serdecznie was zapraszam, bo który się odbędzie chyba 9, ktoś koło 9 lipca, już nie pamiętam dokładnie daty, ale będę tam ja, będzie tam dużo bardzo fajnych osób. Mówię to wcześniej, bo wiem jak to bywa, że nagle przyjdzie tydzień przed i wszyscy, o Margo Camp, i o nie mam pieniędzy, nie mam jak tam się dostać, więc warto o tym pomyśleć troszeczkę wcześniej, by wszystko było dopięte na ostatni guzik i po prostu spotkać się fajnie na wakacjach, pogadać, przybić pionę, więc zachęcam. I co? I to już troszeczkę przedłużyłem końcówkę, no ale trudno, musiałem się rozgadać. Możecie także, tak jak tu u Dynamisa jest, napisać jakieś pomysły pogadankowe na odcinek, to który na przykład jutro czy tam pojutrze wam nagram, na który sobie pogadamy, więc na jakiś temat. Więc zachęcam, piszcie śmiało. Także ja się z wami żegnam i do zobaczenia niebawem. Cześć!